ta sprawa jest blokowana przez polityków i polityczki trzeciej drogi, to znaczy przez Polskę 2050 i przez PSL. Działania nowej władzy dają się powoli we znaki nawet niektórym z najbardziej zagorzałych zwolenników partii rządzących. Politycy coraz częściej oskarżani są o niewypełnianie swoich obowiązków i o brak realizacji wcześniej złożonych obietnic. Idealnym przykładem tego stanu rzeczy jest spór między politykami owych partii, które obiecywały nam wspólną realizację celów. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj nieco szerzej sporowi między Hołownią a Czarzastym, który miał ostatnio miejsce w temacie aborcji. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich materiałów, w którym pokazuję wam 5 głupich wypowiedzi Hołowni, które szkodzą Polsce. Link macie oczywiście w opisie. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu wy będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a ja będę wiedziała, że chcecie ich widzieć więcej. I jak? Gotowi? No to zaczynamy. W ostatnim czasie Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne, przedłożony przez Lewicę, nadal nie został przegłosowany przez Sejm. A winą obciąża tutaj przedstawicieli trzeciej drogi. Powiem panu szczerze, mam już tego osobiście dość, a moje koleżanki i koledzy z klubu i z mojej formacji również. To jest, proszę pana, tak. Ktoś coś kiedyś obiecał. Tak jest. Ja nie będę brał na siebie, formacja, którą ja reprezentuję jako jeden ze współprzewodniczących, ani formacja pani Biejat i Zandberga, nie będziemy brali na siebie to, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, ustawy dotyczące prawa do własnego ciała tak naprawdę do 12 tygodnia aborcji oraz depenalizacji całego procesu aborcji, że blokuje Hołownia z Kosiniakiem. Projekt zakłada możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia, ale spotkał się z oporem ze strony przedstawicieli PSL oraz Polski 2050, co skutkuje brakiem głosowania nad ustawą. Czarzasty oskarżył Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza o blokowanie projektu, wyrażając frustrację z powodu braku postępów. Zwrócił się również bezpośrednio do swoich koalicjantów, apelując o poparcie ustawy, nawet jeśli ostatecznie miałaby zostać zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Deklaruje jednak, że nie jest w tym samym czasie przeciwny przedstawicielom rządu. Nie usłyszy pan ode mnie takiej sytuacji, że jestem przeciwko koalicji, która rządzi. Na Boga, w sprawie kobiet blokujecie panowie prawa kobiet. Mam taką propozycję, którą korzystając z tej niezwykle popularnej anteny złożę. Szymonie, Szymku, Władysławie, Władku, zagłosujcie za tym, a potem niech prezydent to zawetuje. Też chcę jasno powiedzieć wszystkim, którzy głosowali w ostatnich wyborach, bez głosów na lewicę tej sprawy się nie da przepchnąć. Wiecie dokładnie i nie oskarżam, mówię to z dużą empatią, jeżeli wyglądam groźnie, to przepraszam. Wiecie dokładnie, kto tę sprawę blokuje. Czas jest po prostu jasno i precyzyjnie powiedzieć. Ta sprawa jest blokowana przez polityków i polityczki trzeciej drogi, to znaczy przez Polskę 2050 i przez PSL. Trochę to sprzeczne z tym, co mówił jeszcze nie tak dawno temu marszałek Sejmu. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Ta niespójność zaczyna być już zauważalna w dużo szerszym gronie. Nie tylko obywatele i politycy koalicji zaczynają powątpiewać w skuteczność Hołowni w egzekwowaniu jego własnych obietnic. Natomiast tam, gdzie dwóch polityków koalicji się bije, tam politycy opozycji skorzystają. Tak więc nieskuteczność marszałka zaczynają wytykać mu również przedstawiciele innych partii, na przykład Konfederacji, tacy jak Konrad Berkowicz. Zwracam się tutaj do pana, panie marszałku Hołownia, bo pan z kolei obiecał na początku tej kadencji, że zlikwiduje pan zamrażarkę sejmową. Tymczasem my złożyliśmy projekt tożsamy z pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji i ten projekt leży już w zamrażarce prawie 3 miesiące, także bardzo proszę otworzyć wreszcie tą szeroką zamrażarkę, a jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo dobrze. Rozmrażania będą akurat na przyszłe święta Bożego Narodzenia oczywiście. Dziękuję bardzo. Polityk sobie trochę zażartował z przedstawiciela trzeciej drogi. Jednak miał w tym przypuszczalnie sporo słuszności.
Chociażby niektóre z ostatnich wypowiedzi polityka, czy to ta dobrze znana o Rosji i Putinie, czy to o CPK, mogą dawać nam sporo do myślenia. Jak Zagierka. Wielkie z żelaza, centralna huta. Oni, ta poprzednia ekipa, przepraszam, powiem, to mieli taką sporość. Musi być wielkie, centralne, narodowe. Nie może nawet powinni zrobić centralny, narodowy postój taksówek. Że co to jest za chaos, że sobie w Szczecinie szukasz taksówki albo na Ubera dzwonisz. Powinien być jeden pod Łodzią na przykład i każdy, kto by chciał w Lublinie wezwać taksówkę, to powinien jechać pod Łódź i tam sobie wziąć taksówkę. Bo to inaczej jest bałagan. Słowa już chyba nie mają dla naszych przedstawicieli większego znaczenia. Ważne by było ich wiele. Nawet jeżeli nie skupiamy się w tym aspekcie wyłącznie na postaci Hołowni, możemy spojrzeć na postępowania premiera, a wniosek może okazać się być bardzo podobny. Jak wygląda na przykład spełnianie obietnic zaplanowanych na pierwsze 100 dni rządu? Dzisiaj raczej mało osób wierzy w to, że dojdą one do skutku. Nawet nagłówki takich portali jak money.pl mówią dzisiaj wspólnym językiem. Pod koniec marca upływa pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska. Platforma Obywatelska obiecywała na ten czas spełnienie 100 konkretów. Już wiadomo, że wiele z nich nie zostanie dowiezionych, w tym również te sztandarowe, jak podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. No dobra, powiedzmy, że tak bywa. Sprawdźmy więc może, jak Donald Tusk odnosi się do skandalu Hołowni. Lider Platformy Obywatelskiej wypowiedział się na temat projektu ustawy liberalizującej prawo aborcyjne, który, jak wiemy, w ostatnim czasie stał się przedmiotem sporu pomiędzy różnymi ugrupowaniami politycznymi. W szczególności odniósł się do różnicy zdań z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na temat tej kwestii, podkreślając, że mimo różnic szanuje ich stanowiska, które były jasne już w czasie kampanii wyborczej. Wyraził swój dyskordans względem stanowisk Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, ale jednocześnie podkreślił, że nie czuje się zaskoczony ich postawą, ponieważ obaj liderzy nie ukrywali swoich poglądów na temat aborcji przed wyborcami. Zaznaczył jednak, że w tej sprawie jest bliżej stanowiska Czarzastego. Jednakże zadeklarował, że nie podziela jego zdenerwowania oraz frustracji związanej z obecną sytuacją wokół ustawy. Zobowiązał się także do dalszych negocjacji z liderami innych partii, aby omówić założenia projektu ustawy. Wygląda więc na to, że sporo obaw, które pojawiały się wśród obywateli i polityków dotyczących możliwych rozbieżności opinii między politykami koalicji, powoli zaczynają okazywać się być prawdziwe. Nie powinno być to również większym zaskoczeniem, uwzględniając to, że byliśmy w zasadzie uprzedzeni o tym, jakie kroki ma zamiar podjąć trzecia droga i że nie będzie to w pełni zgodne z narracją pozostałych partii. Donald Tusk wydaje się być tutaj jednak mało adekwatną postacią do prowadzenia krytyki. Oczywiście jest on oczywiście przedstawicielem głównego obozu władzy, ale jak już wiemy, również ma swoje za uszami. Odchodząc jednak od tej sprawy, zwróćmy może uwagę na to, że niespójności w działaniach polityków i ich opinii pojawiało się ostatnio sporo więcej. W ostatnim czasie doszło do sporu między politykami różnych obozów na tle obsady stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Z jednej strony Koalicja Obywatelska obiecała, że wprowadzi zmiany, które miały na celu uczynienie procesu wyboru członków zarządów i rad nadzorczych bardziej transparentnym i opartym na kompetencjach, a nie na powiązaniach partyjnych czy rodzinnych. Z drugiej strony, praktyka pokazała, że rzeczywistość nie zawsze idzie w parze z teoretycznymi założeniami. Kontrowersje wzbudziło zatrudnienie Marii Thun, córki europosłanki Róży Thun z Polski 2050 w Ministerstwie Cyfryzacji. Pomimo iż Maria Thun posiadała odpowiednie kompetencje i doświadczenie, jej nominacja została szybko odwołana przez premiera Donalda Tuska, co zinterpretowano jako reakcję na potencjalne zarzuty nepotyzmu. Przedstawiciele rządu i partii wspierających koalicję bronili decyzji, argumentując, że wprowadzane zmiany mają na celu zapewnienie, aby na czołowych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa znaleźli się ludzie o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. W sprawie zwolnienia Marii Thun, córki europosłanki Róży Thun, głos zabrali Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Wicepremier i szef MON podkreślił konieczność zachowania ostrożności w takich sytuacjach, zaznaczając, że choć kompetencje Marii Thun nie budzą wątpliwości, to jej zatrudnienie mogłoby wywołać kontrowersje. Zwrócił uwagę na konieczność transparentności w działaniu i podkreślił wartości, które są ważne dla jego ugrupowania. Z kolei marszałek Sejmu stwierdził, że sytuacja ta nie doprowadzi do zerwania koalicji. Wyraził żal, że fachowiec, jakim bez wątpienia jest Maria Thun, nie będzie mogła pracować na rzecz polskiego państwa. Hołownia, odpierając sugestie o możliwej zemście Donalda Tuska za odejście Róży Thun z PO do Polski 2050, stwierdził, że nie podejrzewa Tuska o taką małostkowość. Podkreślił, że sytuacja mogła być lepiej zarządzana, aby uniknąć zamieszania, ale ostatecznie to premier Tusk podjął decyzję o zwolnieniu. W
tej sprawie pojawia się jeszcze jeden mały mankament. Onet opisuje kulisy zwolnienia Marii Thun, czyli córki Róży Thun z Ministerstwa Cyfryzacji, która tam była zatrudniona, no ale jak słyszeliśmy, Donald Tusk miał się wściekł się, no i generalnie okazało się, że trzeba tę panią zwolnić, ale w ministerstwie specjalnie nie wiedzą, jak to zrobić, bo nie wiedzą, jaki podać powód. Za to, za jeden przepracowany dzień, pani Maria Thun może dostać odprawę w wysokości 250 tysięcy złotych brutto. No to może to powinno pójść z subwencji trzeciej drogi Polski 2050, bo to zdaje się, to tak, pani Thun jest europosłanką Polski 2050, tak? Pan Gramatyka, który tam zdaje się zdecydował, jest wiceministrem tej cyfryzacji, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie, podobno zdecydować jednak minister Gawkowski. Gawkowski, ona nawet jest wicepremierem, tak? No to, tak. To niech oni się zrzucą razem z Donaldem Tuskiem na te 250 tysięcy odprawy. No to za jeden dzień pracy 250 tysięcy, to jest bardzo ładne wynagrodzenie. Całkiem niezła sumka, co? Dajcie znać w komentarzu, kto ma waszym zdaniem w tej sprawie więcej racji. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i subka. Siema!